Jeszcze nikt w kraju nie zastosował takiej bariery przeciwko ASF. Jesteśmy jakby pionierami. Tutaj w okolicach województwa pomorskiego, na granicy z województwem warmińsko-mazurskim, zostanie ustawiona bariera przeciwko dzikom. Zostaną ustawione tyczki z repelentem odstraszające dziki, z preparatem, który ma taki dosyć specyficzny zapach. Zapach potu ludzkiego, który jest repelentem odstrasza dzików. Celem jest zatrzymanie choroby po stronie województwa warmińsko-mazurskiego, aby nie przedostała się ona na teren województwa pomorskiego. W dniu wczorajszym kołowieckie Żuławy rozstawiło repelenty od granicy mostu Wjazowej, od drogi krajowej nr 7, przy Starej Siódemce tak zwanej, do miejscowości Kępki, Kępiny Małe oraz do ujścia Nogatu Przepompowni w Osłonce. W dniu dzisiejszym kołowieckiej nr 1 też pobierze te repelenty i sukcesywnie dziś, w dniu dzisiejszym, ewentualnie w tym tygodniu, będą rozstawiać repelenty też od strony drogi krajowej nr 7, miejscowości Jazowa, poprzez Wierciny, aż do śluzy w Michałowie. Szanowni Państwo, zwracam się do Państwa z apelem, abyście Państwo nie dotykali tych koszyczków z repelentem. Jest tam tabliczka wywieszona z informacją nie dotykać. Jest to środek o nieprzyjemnym zapachu, który może powodować pewne dolegliwości. Nie jest on groźny dla zdrowia. Tyczki są też bezpieczne, ale jest gorąca prośba do Państwa, żeby nie dotykać tego repelentu, ponieważ może też osłabić działanie i nie będzie spełniało to swojej roli.